Zaczynamy kolejny odcinek. Poprzedni skończyliśmy na tym, że udało nam się zrobić kill-off, która ma fajną animację trzymania i fajną animację też aktywacji. Mam do tego skrypt, można sobie to pobrać z toolboxa i tak dalej. W tym zaczniemy od tego, że mamy ten sam skrypt, tylko inny tool, tak, podpis broń. I jest dokładnie identycznie ten sam skrypcik, co w ostatni tego Speakaxa. Jest identyczny ten, nic dosłownie nie zmieniłem. Zmieniłem tylko animację, że animacja trzymania jest inna. Tak? Nie dam dwoma rękoma, bo to byłoby trochę głupie. I inna animacja jest też ataku. A więc po prostu zmieniłem animację. I teraz w tym odcinku zrobimy, jak to zrobić, żeby taki nóż, taki sztylet zadawał obrażenia. No, takim na przykład tutaj damisom. No i wydawałoby się, że to jest proste, tak? Mamy nasz ten sztylet i włożymy do niego taki damage script, że jak on czegoś dotknie, to zadaje temu obrażenia. Tylko właśnie tak zrobiłem w tym skrypciku, że jak na touch, nie, jak czegoś dotknie, to wywołuje się ta funkcja i po prostu ta funkcja będzie printować nam tutaj w outputcie, czego ten nasz miecz dotknął. No dobra, robię play i zobaczmy, co się stanie. Na początku, jeszcze zanim gra się uruchomiła, to już zdążyło to dotknąć dwóch partów, tak, pewnie tej podstawki i czegoś tam jeszcze. Potem podchodzę do tej broni, mam ją przecież podnieść, prawda? Już mi dotknęła stopy, nogi, foot i już by zabiła moją postać, już by zadała obrażenia mojemu temu devilolowi. Potem jak już mam ją w ręku, ją sobie chowam, biorę z powrotem, to już ona mnie jakby nie dotyka, to jest ok. I też jak ją aktywuję, to też nie widzę, żeby tutaj printowały się jakieś części ciała mojej postaci. Tak więc tylko to jest problem wtedy, że jak ja ją... zanim ją wezmę do ręki, to ona już mi zada obrażenie. Tak nie może być. A co jeśli chodzi o samych tych damisów? Podchodzę do takiego damishona i już zadaję mu obrażenie nawet bez aktywowania tej broni. Tak? Samym tylko tym, że po prostu on dotyka ostrza tego miecza. A jak zadaję... Jak faktycznie aktywuję tą broń, zobaczcie, że wiele razy obrażenie byłoby zadane. Tak? Tu dotyka Humanoid Root Part, tu dotyka Apertorsa, tutaj Head dotyka. Także wszystko to trzeba jakoś tak zrobić, żeby to działało w taki sposób, że jak podnoszę broń z ziemi, to ona mi nie zadaje obrażeń. I potem, jak dotykam jakiegoś przeciwnika, nie używając broni, tylko samym tym, że trzymam, to też ma nie zadawać obrażeń i też ma robić to coś takiego, że każde wykonanie ataku, to tak jakby jeden raz zadaje obrażenia. Żeby nie było tak, że od razu zabija przeciwnika, bo zadam mu tam 70 obrażeń do głowy, 70 do torsa, 70 do Humanoid Root Part i sekunda i przeciwnik jest rozwalony. Wszystko to trzeba ogarnąć. Oczywiście w skrypcie. I tu mamy taki skrypcik, na którym będziemy pracować. Zaczniemy od tego, że musimy skrypt ten zadający obrażenia przypisać do jakiejś części tej broni. Tak, nie do handle, bo handle jest sobie tutaj malutka taka, tylko do tego blade'a. I oczywiście miecz na przykład byłby dłuższy, tak? Miecz byłby gdzieś taki, więc jak machamy tym mieczem dookoła, to większa jest szansa, że kogoś trafimy. A taki sztylet, no to jest malutki i może się zdarzyć, że machniemy tym sztyletem, a i on będzie tutaj jakoś gdzieś tak uderzy, nie? Ale przeciwnik będzie stał z boku i go nie trafimy. Więc jeśli chcecie zrobić, żeby jakby, nie wiem, łatwiej trafiać tym mieczem czy coś, to pewnie trzeba by było dodać jeszcze jednego dodatkowego parta, tak, jakiegoś takiego na przykład dużego, włożyć go do tej naszej broni, przyweldować go za pomocą weld do handle, oczywiście zrobić, żeby był niewidoczny, no, i żeby też nie miał kolizji, i możemy do tej dużej części przypisać zadawanie obrażeń. Ale nam to na razie nie jest potrzebne. My sobie robimy normalnie do blade'a. A więc w naszym skrypciku już nie ma tego on test, tylko jest normalny script on touch, czyli script, to jest nasz script, to jest script. Script parent, blade i dotknięcie i połącz funkcję on touch, czyli kiedy blade czegoś dotknie, wywołaj tę funkcję. W razie ona jest taka prościutka, że po prostu najpierw sprawdza, bo te funkcje on touch mają coś takiego, że
wiedzą jakby właśnie w co się uderzyło, tak? Więc jak ja sobie tu napiszę print target, to właśnie zrobi mi się tak jak poprzednio, że w outputcie mi się będzie wypisywać, czego to dotknęło. No więc najpierw to sprawdzamy, czy to, czego my dotknęliśmy, to jest w ogóle przeciwnik. Czy to jest humanoid, czy to jest ściana, czy to jest drzewo, czy co. A więc to jest taki sprawdzian. Sprawdź, czy parent tego, co dotknęliśmy, ma w sobie humanoida. No jeśli nie ma, albo no, jeśli on nie jest humanoidem, to wiesz, no nic nie rób, tak? Jak jest humanoidem, to przechodzimy do zadawania obrażeń. I wtedy to jest taka funkcja, take damage. To jest funkcja, która właśnie dodaje obrażenia przeciwnikowi. To może być 5, to wtedy tak malutko się zmieni. Może być 75, to praktycznie od razu rozwali całego. Zwykle to się daje 10. Wydrukuj hit, żeby było wiadomo, że trafiliśmy. I potem jest taki kawałek kodu. Jeśli zdrowie tego przeciwnika spadnie poniżej zera, to jest break joints. Break joints to jest to, że sprawia, że ludzi to się rozpada na części. Ten znany efekt taki, że się rozpada na kawałeczki. I jeśli będziecie chcieli coś innego tu zrobić, na przykład, nie wiem, w funkcji też ma się stać, że jak rozwalicie przeciwnika, to nie wiem, punkty się dodają, albo coś się zmienia, światłość zapala, nie wiem, cokolwiek, to też właśnie w tym miejscu. Bo ten fragment odpowiada za, co ma się dziać, kiedy zdrowie przeciwnika spadnie poniżej zera. Zobaczmy to w praktyce. Nie będzie nam się pisać, czego dotknęła ta broń. A chyba będzie zaskoczenie, bo my też... udało się, że... No, dwa obrażenia dostaliśmy, ale malutkie, bo to tylko 5 zadaje. Activated się odpala. Widzicie, dalej jest tak, że samo podejście do przeciwnika już zadaje mu obrażenia. Czyli nie fajnie, nie chcieliśmy tego. Nie trzeba to ogarnąć. Ale też... Cios też działa. Także działa i cios, i dotyk. Wracamy do skryptu. I mam te hity i mam destroyer. Teraz za chwilę zobaczycie ten fragment kodu, który działa w ten sposób, że tylko jak broń jest aktywowana, to mogą się zadawać obrażenia. Dajemy sobie taką zmienną, na górze gdzieś tam. Local, can, attack. I ona jest ustawiona na false. Can attack. Ona będzie mówić, czy w tym momencie mogą się zadawać obrażenia. I na początku jest, że false, że nie mogą. I tutaj w tym montażu piszemy if can attack. Czyli cały ten kod związany z zadawaniem obrażeń, zabijaniem i tak dalej, on uruchamia się tylko jeśli can attack, napiszemy dla pewności, równa się true. Tylko jeśli jest jako true. I to czyli na samym początku nie będzie mógł, no bo na początku jest wyznaczony jako false. I ten can attack zmienia się na aktywację. Czyli powiedzmy, tu jest broń jest aktywowana, czyli player kliknął myszką czy czymś tam, jest wykonywana animacja ataku, to wtedy can attack was true, a po tej sekundzie znowu zmienia się false. Czyli obrażenia mogą być zadawane tylko wtedy, gdy odgrywana jest animacja ataku. Teraz zobaczymy. Specjalnie podejdę w taki sposób, żeby nie podnosić tej broni, ale dotykać ostrza. Tak, to nic się nie dzieje. Tak, żadne obrażenia nie są mi zadawane. To już jest dobre. Podnoszę broń. Teraz podejdę do Damisa, ale bez atakowania. No i widzicie, że też żadne obrażenia się nie zadają, bo can attack jest ustawiony na false. A co się dzieje, jak aktywuję broń? No i widzicie, obrażenia się zadają. Bo w czasie odgrywania tej animacji can attack przyjmuje wartość true. Ale wciąż to nie jest dobre, że on tak za jednym ciosem całkowicie rozwala. To powinno być troszkę inaczej. Więc zrobimy to sobie teraz. Robimy to po prostu za pomocą zmiennej block. Local block. False. If can attack, czyli tak, dobra, jeśli jest can attack, spoko. I teraz dajemy kolejne zapytanie. If block równa się false, czyli zadaj obrażenia tylko jeśli aktualnie nie ma blokady. A to blokady my sobie zaraz zrobimy. Wstawić to end.
Cyk, to idzie. O. Czyli tak, w ogóle, co ta funkcja? Ta funkcja uruchamia się podczas dotknięcia ostrza czegoś, potem uruchom się w ogóle, idź dalej, tylko jeśli can attack jest ustawiony na true, tak, to tu się ustawia. Potem, idź dalej, tylko jeśli block jest ustawiony na false, a na razie jest ustawiony na false, i potem od razu robi coś takiego. Zmienia ten block, true, czyli prawda. I tutaj trwa ten cały atak, ileś tam sekundę, pół sekundy. No to dajemy sobie, że to wait second. Zaraz zrobimy, żeby wait tą sekundę. Wait one second. I blok znowu znaczy false. I co się dzieje? Na początku blok jest false. OK, wszystko w porządku. Wykonywany jest atak. Jest sprawdzenie, czy blok równa się false? Tak. OK, to zmieni mu wartość na true. W ten sposób, jak zostanie wykonany drugie dotknięcie w czasie ataku, no to, sorry, blok jest ustawiony na true. Nie przejdzie tutaj dalej. No jak atak jest wykonywany, zadawane są obrażenia, print hit, spoko, spoko, i po jednej sekundzie znowu blok jest ustawiony, jest jakby, że go nie ma, tak? Jest ustawiony na false. Zobaczmy, czy faktycznie tak będzie. Odchodzę. Dotykam, nic się nie dzieje, wykonuję atak i już nie ma tego efektu, że jedno uderzenie i przeciwnik jest rozwalony. I ten model ja wysłałem wam do toolboxa, tak, zrobiłem save to Roblox, tylko coś on mi się nie wyświetla w toolboxie. Nie wiem dlaczego, może jeszcze raz wgram. Develol web, może knife? Develol knife. Description i dajemy allow copying, allow comments, może bez komentarzy. Submituję. I mam nadzieję, że jak będziecie to oglądać, to już sobie wpiszecie w toolboxie po prostu develol knife. O, jest. I po prostu tak, wiadomo, można sobie kliknąć i pobrać do starter packa. I to jest to, co tutaj widzieliśmy przed chwilą, czyli ten dokładnie fajny dagger. Tak więc korzystajcie i zmieniajcie go sobie do woli. I kształt, i działanie, i animacje. A w następnym odcinku wrócimy do Killoffa i zrobimy, jak to za taki Killoff, który rozwala ziemię i jeszcze robi wybuchy i takie różne specjalne efekty. Także zapraszam.